Witajcie, witajcie, Lkowie, ja jestem Gryplim, a to jest taki dosyć nietypowy odcinek, gdyż albowiem jest to challenge. Challenge on noszący nazwę Pajacyk Challenge. Chodzi w nim tutaj o to, że youtuberzy, którzy zostają wyzwani do tego challenge'u, muszą skakać przez 2 minuty pajacyki i jednocześnie na filmiku muszą wkleić, jak klikają w różne strony, które na przykład karmią, które pomagają nakarmić głodne dzieci, czy nakarmić na przykład psy w schroniskach i tak dalej, i tak dalej. Ja zostałem wyzwany przez Krazisa, dzięki wielkie. Co prawda były małe problemy z nagraniem tego, ale kto by tam w to patrzył. W pewnym momencie obraz zmieni się na inną perspektywę z tego względu, że coś mi w aparacie padło i musiałem nagrać to i musiałem wstawić perspektywę z telefonu. Na szczęście nagrywałem te 2 perspektywy, także jak najbardziej jest dobrze. Jest dobrze. Tak. I w tym momencie widzicie na ekranie, mniej więcej tak mi się przynajmniej wydaje, bo mówię do Audacity i nie wiem ile trwa dany filmik. W każdym razie w tym momencie wyświetla wam się najprawdopodobniej jak klikam i jak skaczę w jakimś małym okienku, gdyż albowiem dlaczego w małym okienku, a nie na całym ekranie, gdyż sam się nie mogłem zjeść i stwierdziłem, że lepiej będzie w momencie, kiedy zrobię to w takim malutkim okienku. I teraz, tak jak w każdym filmiku, jak w każdym prawilnym Pajacyk Challenge, jestem zmuszony nominować kolejne 3 osoby. I teraz tak, długo się zastanawiałem, kogo do tej akcji nominować i wy już widzicie te 3 osoby. W każdym razie, pierwszą osobą, jaką nominuję, jest Żelkowa Dama, Żeluś. Jest to idealny moment, żeby zacząć nagrywać. Taki charytatywny cel jest idealnym momentem, przynajmniej według mnie, wręcz, żeby zacząć nagrywać. A do tego właśnie Żelek się zbiera. Właściwie już wstawiła pierwszy filmik. Oczywiście link do jej kanału będzie w opisie. Kolejną osobą, którą nominuję, jest Szuszuro. Szuszuro jest pokemonowym, znaczy można powiedzieć pokemonowym zagrajmerem. Głównie pokemonowym, a przynajmniej ja go z tego pamiętam. I ostatnią osobą, którą nominuję, jest Melon. Melona, część z was powinna kojarzyć. Nagrywał ze mną, wystąpił w kilku odcinkach. Te 3 osoby nominuję. Macie 48 godzin na wykonanie tego challenge'a i nominowanie kolejnych 3 osób. I słuchajcie, tutaj mam jeszcze jeden taki mały do was apel. Konkretnie chciałem was prosić, żebyście wy też weszli w te linki, które znajdują się w opisie. Kliknęli we wszystkie guziczki, w które ja klikałem i nie robili tego jeden raz przez jeden dzień, tylko robili to codziennie, regularnie, bo to o to w tej całej akcji chodzi, żeby was do tego namówić, nakłonić i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście swoje screenshoty czy swoje filmiki, widzów mówię tutaj oczywiście, was wszystkich, którzy to oglądacie, możecie robić filmiki jak skaczecie, możecie robić filmiki jak klikacie w to wszystko, podsyłać na przykład na mojego Facebooka, na mojego fanpage'a. Bardzo chętnie to polajkuję, bardzo chętnie to na swoim fanpage'u udostępnię. Także co? To było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję jeszcze, że powiesz na więcej takich akcji, tego typu akcji. I także co? Na razie, cześć!